Jako osoba kochająca horrory, ca. na pewno się zastanawiasz, czy w dzisiejszych czasach jest możliwe zrobienie oryginalny, nowy, bardzo dobry slasher. Bardzo dobry, nie, ale dobry wydaje mi się, że jak najbardziej. Bo X, taki jest tytuł tego filmu, nie wnosi nic nowego do gatunku slasherowego. Ale mimo wszystko jest to całkiem sensowny film, całkiem dobrze poprowadzone kino akcji. Kino akcji no bardziej kino grozy. Wiadomo, slasher, więc krew się oj, bardzo się leje w tymże, w tymże filmie I muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony Jak twórca sprzedał nam historię, którą już widzieliśmy setki razy W sposób nowy, ciekawy no W taki sposób, że rzeczywiście kilka aspektów tego filmu mnie zaskoczyło Ale zanim przejdę do recenzji, to cześć, nazywam się Marcin Skruch Jeżeli kochasz horrory, to zacznij wspierać ten kanał W opisie, a także w przypiętym linku możesz kliknąć, wejść, zobaczyć co się dzieje, jakie są bonusy A ja już nie przedłużam i lecimy z recenzją Fabuły nie będę zdradzał no, może coś tam, co jest w zwiastunie, ale przyznam szczerze, no, kiedy oglądałem ten film, akcja się rozgrywa w 79 roku, najlepszy rok ze wszystkich możliwych, to przyznam szczerze, od razu miałem jak najbardziej skojarzenia z teksańską masakrą piłomechaniczną, no, bo mamy grupkę ludzi, którzy jadą vanem i zajerzają na jakieś odludne miejsce, gdzie tam jest dom i w ogóle, no więc jak najbardziej skojarzenia były, były tożsame. Ale zwrot akcji, który później następuje, to znaczy co oni tam będą robili, stąd właśnie tytuł jest X. Ponieważ oni stwierdzają, ok, nakręcimy film dla dorosłych Oczywiście, że tak, staniemy się gwiazdami, pojedziemy do Hollywood Będzie wszystko super, ekstra, damy radę No ale okazuje się, że to nie wszystko No i oczywiście zaczynają ginąć ludzie W horrorze przeważnie tak jest, albo bardzo często Że kiedy mamy śmierć, to mamy również seks No tutaj jest to tożsame X jest to tytuł filmu Jest od, oczywiście od nazwy certyfikatu Który do no, kilku lat temu Tak naprawdę amerykańskie biuro Cenzorów, każdemu filmowi przyznaje certyfikat PG, że tam PG-12, 13, 15 I tak dalej, że osoby mogą oglądać W Polsce oczywiście jak najbardziej też mamy te certyfikaty I X był przyznawany Tylko i wyłącznie dla filmów, które się nie Klasyfikowały w ogóle To znaczy było albo zbyt dużo oczywiście Jak najbardziej seksu, było Zbyt dużo krwi, przemocy i tak dalej I tak dalej, więc takie filmy mogły być tylko Pokazywane w kinach prywatnych Oraz w kinach, no, które pokazywały Filmy dla dorosłych, teraz to się zmieniło Teraz takie certyfikaty już nazywają się NC 17, więc wtedy rzeczywiście jako fan, fanka, fan horroru dokładnie wiesz, że bardzo często musieli reżyserzy wycinać mnóstwo scen. Kiedy to Jason Michael czy Freddy, czy inne inne, inne bestie coś tam narobiły, na, na, na żeby rzeczywiście no, można było ten film pokazać szerszej widowni bo inaczej no, nie będzie można było tego zrobić. Więc okazało się, że NC17 jest zajęte, że to jest prawo, że to jest znak jakości TM, trademark. Więc czyli OK, X jest wolne i stąd to oczywiście się, oczywiście się wzięło. Film sam sobie nie jest bardzo odkrywczy. No bo to, to spokojnie, jest krwawy oj bardzo, oj bardzo jest, jest krwawy, rzeczywiście. Jeżeli chodzi o fabułę, no to nie jest ona oryginalna. No to nie, nie czarujmy się. No wiadomo, że zasada jest złota horroru, powiesz zaraz wrócę tak, alkohol, zioło, rzek, drug, drug, roll, no to wiadomo, że zginiesz. No i tutaj to jest to, tożsame. Mimo że kilka reguł jest złamanych, nie będę mówił jakich, zobaczysz, oglądając. Idąc na taki film, no ty chcesz, żeby ci ludzie ginęli w jakiś w miarę fajny, sensowny sposób. Ciekawi, żeby to nie było na zasadzie, o popatrz, idziesz. On teraz wyjdzie z prawej strony. Przepraszam, że przeszkadzam i wyszedł, a teraz z lewej strony. Dobry wieczór. O, i wyszedł i teraz tak, teraz ta blondynka biegnie potrawie i się potknie. No na szczęście tutaj aż tak dużo tych rzeczy nie ma, mimo że mamy kilka stereotypów. Oczywiście, że tak. Odnotowałem sobie. Mamy faceta, który jest tak, czarnoskóry to oczywiście co. Co to palenie? Skoro mamy blondynka, blondynka no to musi być tempa, i tak dalej, i tak dalej. Tu rzeczywiście klisz, można by rzec, jest do, dosyć, dosyć sporo, ale jest to, jak mówiłem, u Ograne w dosyć fajny sposób No nie jest to kino wybitne no Nie, nie czarujmy się Po, po obejrzeniu no Dobrze wiesz Kultowe horrory już y, Mnóstwo odcinków Było różnego rodzaju serii No to po obejrzeniu tych wszystkich horrorów Dobrze wiemy, że Wymyślić coś nowego, ciekawego, nowatorskiego Jest ciężko Ale ten film na nowo koła nie wymyśla, bo nie ma takiej możliwości, ale trochę je unowocześnia, można by tak rzec. Bo rzeczywiście akcja z krokodylem się bardzo podoba, bo nie, ponieważ dom gdzieś jest tam na jakichś. No, może nie na mokradłach, ale jest tam niedaleko jakiś staw, jakieś jezioro, oczywiście jest przystań, to może nie bardziej pomóc nie może sobie popływać. Więc jak będziesz oglądać i będziesz mieć skojarzenie w zasadzie popatrzcie tutaj. Od ludzi. No to jest teksańska masakra. Tu jest jezioro. No to można powiedzieć: Jason Voorhees, I to, i tamto, i siamto. Więc jeżeli będziesz mieć to skojarzenia, to jak najbardziej były na miejscu. To było zamierzone przez reżysera. A dodatkowo to nie jest tak nachalne. Nie jest tak bezczelnie walnięcie pionką w nos, że rzeczywiście masz patrzeć. Rzeczywiście, bo oni się nazywają Craveny. A tutaj się nazywają e, e, Dogi Bradley'e. Jak feller że i... Nie, tu jest to zrobione w troszeczkę bardziej subtelnie, więc aspekt horrorowy jak najbardziej jest w porządku. Aspekt aktorski również, co rzadko się zdarza w horrorach, jest dobry, bo rzeczywiście nawet y, gwiazdki Disneya pojawiają się. No, najlepiej zerwać chyba z wizerunkiem dziecka, które zaczynało, no właśnie dziecko, no kobiety, która zaczynała w Disneyu, żeby rzeczywiście, o to ta dziewczynka z Disneya, no to pojawi się w horrorze, gdzie rzeczywiście krew się leje, że hej. I mam tutaj właśnie zanotowane, że Mia Gof występuje w dwóch rolach, bo nie dość, że oczywiście gra, no może nie siebie, ale gra dziewczynę, aktorkę, umówmy się, no to gra również jeszcze starszą panią. Będziesz oglądać i dokładnie będziesz wiedzieć, wiedzieć, o co chodzi. Ważne jest, oglądaj do samego końca, to znaczy jest scena po napisach. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaka to jest scena po napisach, to zostań u mnie po napisach, wtedy wyjaśnię, o co, ona, o co z nią chodzi jakie są implikacje. Aktorsko ten film jak najbardziej się broni i to jest rzeczywiście bardzo bardzo dobra sprawa, więc tutaj jest yy, super. Techniczny aspekt jest dla mnie bardzo ważny i dobrze o tym wiesz, więc zacznę może od montażu, który mi się bardzo podoba. Naprawdę, montażem bardzo wiele rzeczy można zepsuć, a jeszcze więcej można pokazać w ciekawy sposób. I tutaj to jest również grane kilka razy, że mamy podobne sceny, ale naprawdę wydźwięk ich jest całkowicie. To jest oczywiście poprzecinane i dosyć fajnie poukładane. Rzeczywiście jest to twórca zrobił bardzo, bardzo dobrze. Podoba mi się naprawdę, jak, jak to zostało poukładane, bo. To, to jest bodajże powtarzane dwa, może trzy razy w ciągu całego filmu, że, że rzeczywiście śledzimy jedną postać i robi A, i śledzimy drugą postać i znowu ona robi A, i potem zrobi B i B, ale jednak wydźwięk i skutek jest całkowicie inny. Więc naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Natomiast co mi się nie podoba, charakteryzacja. Widać niestety, że nasi dziadkowie, no niech tak będzie, nasza babcia, nasz dziadek, czyli właściciele tego, tego domu, że ta charakteryzacja jest beznadziejna. Naprawdę nie jest to rzeczywiście zrobione dobrze. Kręcony film był w Nowej Zelandii. Akurat tak, tak wyszło, taki był, był yy, pomysł. Ale to akurat nie powinno być żadnym wytłumaczeniem na zasadzie, że o, mamy efekty specjalne słabe. No, wiem, że Hellraiser na przykład był kręcony w Bułgarii, w Rumunii, czy Droga bez powrotu gdzieś tam na Węgrzech, czy jakoś tak. I, i tam też było słabo. No ale tutaj naprawdę widać, że to jest na, nałożone. Czy to jest celowo, czy nie, zobaczysz po obejrzeniu tego filmu. Nie będę tutaj zdradzał yy, zbyt wiele. Bo nie o to chodzi, ale jest to jedna z rzeczy, które naprawdę nie podoba mi się. Również jeżeli chodzi o aspekt techniczny, krowa. Co? Tak, krowa. Jak będziesz oglądać, ta scena z krową świetnie, naprawdę myli. Naprawdę sprawia, że zastanawiasz się, o co tutaj chodzi. Bardzo mi się podoba. Jeżeli to by się również podobało, napisz mi w komentarzu. Więcej nic nie powiem na, na, nad to, co, co już teraz. No ale mimo wszystko ten film nie ustrzegł się kilku rzeczywiście no, dziwnych spraw. W jednej, w jednej ze scen mamy, ktoś grasuje w pokoju. W pokoju jednej z bohaterek wybiega koło kobitki i jata. Ej, ej, ty, nie znajemy, wszystko w porządku, nic ci nie jest? Naprawdę? Naprawdę, ja wiem, że to jest horror, ja wiem, że to jest niby slasher, no ale pewnych rzeczy można byłoby się ustrzec i rzeczywiście tego bym sobie życzył. Ale mimo to, mimo tej, że tak powiem, no jednej wpadki, dwóch, no kilku rzeczywiście, bo nie, nie jest to dzieło wybitne, według mnie jest to dobre kino. Jest to fajny straszak, nie, wróć, nie jest to fajny straszak, bo tych straszaków tutaj nie jest aż tak wiele, ale rzeczywiście, jeżeli lubisz horrory, gdzie gor, gdzie krew się leje, gdzie... Ludzie są zażynani na prawo i na lewo. Wiesz, Freddy Krueger, Michael Jackson, Chucky i tak dalej, i tak dalej. No to rzeczywiście, to jest to film dla ciebie. Dlatego tobie to polecam. Daję 7 na 10, bo warto. Aczkolwiek, no to nie jest kino wybitne. Już powtórzę to yy, po, po raz 48. Rzeczywiście, jest to film, gdzie mamy fajnie nakreśloną fabułę, gdzie no, nie spodziewamy się wielkiej gry aktorskiej, ale mimo wszystko dostajemy takową, gdzie krew się leje i to leje się w miarę sensownie, a poza tym technicznie prawie we wszystkich aspektach ten film jest zrobiony dobrze. Więc jeżeli tego oczekujesz, to to dostaniesz. A jeżeli chcesz czegoś innego, jeżeli chcesz horroru z duchami, z opętaniami i tak dalej, no to nie, to dokładnie wiesz, że to nie jest takowy, takowy film. Mnóstwo jest co, jest co trzeba zaznaczyć na gości. To też jest rzeczywiście bardzo bardzo ważne, że to nie tylko, że oni tam gdzieś pozorują, że kręcą. Nie, jeżeli pokazują, jeżeli mówią, będziemy kręcić jak jak śpiewał Big no, to rzeczywiście ten tyłek jest pokazany. Ta pierś i tak dalej, i tak dalej jest to pokazane. Jest w pewien sposób stonowane. No, ale mimo wszystko nie da się nakręcić filmu, okręceniu filmu, bez pokazania, jak ten film jest skręcony, kręcąc ten film. Czuję. Czy jakoś tak. Czemu 79 rok jest najlepszy z najlepszych? Ponieważ wtedy się właśnie ja, ja wyklułem. Tak to rzeczywiście było. Muzyka, o której oczywiście zapomniałem, bardzo dobrze jest. Naprawdę dobrana. Świetne są piosenki. no to jest tak, że kiedy mamy już no, utwory z 1979 roku, to już przez wiele, wiele lat one są grane i już bardzo często to są to są tak zwane evergreeny, czyli wieczne hity i to jest super naprawdę dobrane. Więc mu muzycznie ten film również mi się podoba, a jeżeli tobie się podoba ta recenzja, to udostępnij ją na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. A teraz pora na scenę po napisach. Kiedy tworzony był ten film, reżyser jego no niestety zachorował. Wiadomo, pandemia, zdarzyło mu się i kiedy leżał sobie w łóżku, stwierdził OK, to ja napiszę scenariusz do drugiej części. Do drugiej części tego filmu, i druga część stwierdził: OK, nie wiem jak się skończy, to zrobimy to jako prequel, czyli to, co się wydarzyło wcześniej, przed. Więc po napisach pojawi się zwiastun do tegoż, do tegoż filmu. Nie powiem ci, co on przedstawia, bo nie chcę ci spalić całej fabuły, bo w pewien sposób on wyjaśnia, co, gdzie, jak i kiedy. Więc rzeczywiście, jeżeli chcesz jak najbardziej zobaczyć, jak nie, pewnie domyślam się, że za czas jakiś ten zwiastun będzie dostępny na, na YouTube, będziesz mógł albo mogła go zobaczyć, więc nie ma przeciwwskazań, możesz spokojnie od razu z kina po filmie wyjść, nie musisz czekać na scenę dodatkową, bo to jest, jak już mówiłem wcześniej, zwiastun. A jeżeli kochasz horrory, to sprawdź tę listę, bo tutaj recenzji takowych jest uu, całe mnóstwo.